Witamy Państwa bardzo serdecznie. Trzeci dzień Mistrzostw Polski w Pool Billard. Dziesiątka, kontynuacja dziesiątki. Dzisiaj przez cały dzień będziemy grali właśnie w tą odmianę. Panowie Kacper, Konkel i Piotr Ostrowski bohaterami tego pierwszego starcia. Po raz pierwszy na tych mistrzostwach możemy obserwować tych dwóch zawodników przy telewizyjnej arenie. No i na start, tak na przebudzenie, Kacper Konkel serwuje nam świetne naprawdę zagranie. No, wpędził się w tarapaty, chowając białą za piątkę, no ale w wspaniałym stylu wybrnął z tej opresji. No i teraz wszystko przed nim, żeby... No, uwaga, żeby tu się znowu nie schować. Chyba udało się ominąć szóstkę. No tak jest. No i układ wydaje się teraz już bardzo klarowny. Przypominam, gramy tutaj do 7 wygranych partii. Pojedynek, który oglądamy, to jest najprawdopodobniej lewa strona. Za chwilę to potwierdzę. Tak, to jest pojedynek z lewej strony tabeli, czyli przegrany żegna się już z turniejem w dziesiątkę. Nie wiem, czy dla Kacpra nie będzie to pożegnanie z mistrzostwami. Tego nie jesteśmy na 100% pewni. Trzeba by sprawdzić listę zawodników w dziewiątkę, no bo jeszcze dziewiątka nam oczywiście została. Piotr Ostrowski dostał się z rankingu, więc on na pewno we wszystkich odmianach bierze udział. No i teraz taki przez cały stół zostawia sobie strzał Kacper. Ale bezbłędnie udaje się wykonać to uderzenie. Znowu z dystansu, no ale to już trochę łatwiejszy ten strzał. Naturalny kąt na wyprowadzenie białej bili. No, Kacper Konkel oczywiście największe jego osiągnięcie, no to tytuł Mistrza Polski Amatorów z roku 2013. Mamy 1 do 0. Warto dodać, że przegrany z tego pojedynku odpada, to wiemy. Wygrany natomiast zagrał z Bartoszem Czapskim. No zatem wygrać się opłaca, no bo przede wszystkim dlatego, że przegrany odpada. Troszeczkę pojedynków już się rozegrało, jeżeli chodzi o odmianę 10 bil, ale one zdecydowanie w cieniu tego, co się działo wczoraj, bo przecież wczoraj wyłoniony został mistrz Polski 8 bil. Tymczasem Wojciech Szewczyk prowadzi do 1 do 0 z Szymonem Markowskim, Duda Janosz, oprócz tego Trudnowski, Kędzior. No i mecze pani, Wolak, Sochacka, Tatarkiewicz, Łącka, Bronikowska, Ryś i Bąk-Sidło. No, Bąk-Sidło to chyba taki szlagier rywalizacji pań na tym etapie. W każdym razie teraz Piotrek Ostrowski. Piotrek Ostrowski ma 2 medale Mistrzostw Polski. Złota nie ma. Wczoraj o medal otarł się, bo odpadł dopiero w ćwierćfinale z Karolem Skowerskim. A wspomniane medale to krążki brązowe za właśnie dziesiątkę sprzed roku i 8 z 2007 roku. No, taka ciekawostka. Piotr Ostrowski to także aktualny wicemistrz Polski w karambol. Można. Sporo medali drużynowych wywalczonych z duetem Lipiński-Dachy Tomasz Mazowiecki. Na Piotrek od początku w zasadzie swojej kariery związany z tym znakomitym składem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć medali, 2 złote, 3 srebrne. 3 brązowe, jeżeli chodzi o rywalizację drużynową. A teraz Konkel po rozbiciu Ostrowskiego znów przy stole. Konkel, który w tym roku spróbował zostać po raz drugi mistrzem Polski amatorów. Trudno powiedzieć, żeby mu się to udało, bo po prostu mu się nie udało. W każdym razie
Wspominam o tym m.in. dlatego, żeby podkreślić, że nieco innego Kacpra oglądamy w tym pojedynku niż w meczach na Mistrzostwach Polski amatorów. No tam w ósemkę dość taka, chciałby się powiedzieć, roszczeniowa postawa wobec układu, wobec stołów Kacpra. Dużo niezadowolenia. Tutaj proszę bardzo, szybko, sprawnie. Może obejrzał retransmisję po prostu. Albo posłuchał przede wszystkim retransmisji. Tutaj pozdrawiamy Grzegorza Kędzierskiego. To Piotr Ostrowski. Długo wczoraj pozostawał w walce o medal w meczu z Karolem Skowerskim. No nieco jednak zabrakło. Teraz ładnie Konkel wyprowadza białą między brązową a dziesiątką. Troszeczkę za mocno, ale bezkolizyjnie. Mamy plan gier w zasadzie do godziny chyba 14 rozpisany, ale ja go nie pamiętam. Wiem, że na pewno... Ja pamiętam. Wiem, że na pewno pokażemy Traidosa z Giernalczykiem o którejś z godzinie, nie pamiętam o której. Po tym spotkaniu pojawią się, zaraz ci powiem, bo już jestem nawet przygotowany, panowie Śniegocki. Z kim może to grać Mateusz Śniegocki? Na pewno na lewej stronie, bo przegrał przecież wczoraj z Wojciechem Szewczykiem. Mateusz Śniegocki. W zeszłym roku bez medalu, w tym na razie też. Szewczyk Śniegocki, tutaj mamy Mateusza, zaraz ustalimy na lewej stronie z kim zagra. Tu w międzyczasie pierwszy błąd Kacpra, czy szczęśliwie? Wydaje się, że z Dawidem Jędrzejczakiem Mateusz Śniegocki. Pamiętam. No to też może być ciekawy mecz. Kolejne spotkanie Traidos-Giernalczyk. Tak, o tym wiemy i to też i chyba... I Zieliński na koniec z Turkowskim. Traidos-Giernalczyk to może być już mecz z prawej strony, czy też nie? No bardzo możliwe. Wczoraj... Giernalczyk pokonał Piotrka Kudzika. Tak. Mówiłem podczas transmisji, że kolejny już świetny występ Arka. No, do świetnego występu to jeszcze brakuje, ale na pewno ograć wicemistrza Polski, no to wynik nie w kij dmuchał. Giernalczyk. Traidos-Giernalczyk to będzie mecz o wyjście. No i tak oczywiście mamy ogromny szacunek do Wojtka Traidosa, a też sympatię z uwagi na jego styl gry. Ale jak ktoś pokonuje Kapłana, Szewczyka i Kudlika, no to tak będąc Traidosem nie można by się było czuć zapewnie w meczu z takim rywalem. No cóż, będziemy patrzyli jak rozwija się sytuacja w tabeli. Teraz spójrzmy w jaki sposób Ostrowski doprowadza do remisu. No bardzo pewnie, mamy 1-1. To zobaczmy, jak z rozbiciem poradzi sobie Kacper Konkiel. O, no, bonusowo można powiedzieć ta biała dla Piotrka Ostrowskiego. No, nieźle to wyglądało, bo przecież dobrze rozbiegły się te bile. Ale potem zasadnicze mankamenta, więc po pierwsze, jak się okazuje, biała w łuzie, po drugie też nic nie wpadło. No, dziecinnie prosty układ dostaje Piotr Ostrowski. Niech mu się szczęści, bo zwróćmy uwagę, żółta, niebieska, obok siebie te kule, czerwona blisko kieszeni, podobnie jak różowa. No jeżeli coś na siłę miałoby wydawać się problematyczne, to być może właśnie różowa, ale tam chyba siódemka nie jest w stanie przeszkodzić Ostrowskiemu. No
Teraz przydałoby się zadbać o wyrzucający w kierunku środka stołu kącik na czerwonej kuli. No to nie jest taki bardzo wyrzucający kącik. Tam na przy różowej nie ma specjalnie dużo miejsca. Naprawdę dobrze by było mieć białą przy lewej bandzie, zakrywając różową. Wtedy łatwo można by pozycjonować do piątki. O. Fatalnie. No to jest ciekawe. Szczęście? Tak. Życzę naprawdę Piotrkowi Ostrowskiemu medalu. Czy w dziesiątkę to nie wiem, ale na pewno zasługuje chłopak na medal. Oczywiście najlepiej te zasługi do nagrodzenia medalem potwierdzić dobrą grą, ale Ostrowski ma taką, ma taki dystans, ma taką swobodę. To jest bardzo sympatyczny człowiek, a proszę bardzo, Conker 100% skuteczności na wybiciach z jumpa, no ten sporo łatwiejszy niż poprzedni, ale godny uwagi, zwłaszcza, że przytomnie też zachował pozycję do czwórki. No, kąt na tej trójce do samego wybicia no nie był łatwy, podskoczyć było bardzo łatwo, nad dziesiątką takie pół bili przeskakiwał tak naprawdę Kacper. No ale tak jak mówię, to kąt, który miał na wbiciu, no ciężko się wbija takie bile z jumpa. No teraz trochę szczęścia, bo by znowu się zgubił. Znowu by się zgubił Konkel z białą za czarną tym razem. Chciałoby się pogdybać, czy Kacpra Konkela zobaczymy w przyszłym sezonie w bilardowej Ekstraklasie, ale no tak się składa, że Green Club Gdańsk ma przynajmniej 4 składy na różnych szczeblach rozgrywek. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby w tych 4 składach byli zawodnicy o zdecydowanie wyższym potencjale niż Kacper, dlatego zakładać należy, że Kacper będzie w przyszłym roku prezentował się w bilardowej Ekstraklasie. No, tak teraz zabrakło tam pół obrotu, można powiedzieć, białej bili. Michał Turkowski chce bardzo zostać mistrzem Polski w dziesiątkę i podkreśla to na każdym kroku. Bardziej tak w żartach, no ale dlaczego miałby nie zostać? Za każdym razem, kiedy pytany jest o swój występ w ósemkę w nawiązaniu do tego, że był mistrzem Polski w to odmianę, no teraz dobrze, Konkel. Turkowski się zżyma i odpowiada, ile razy mam wam tłumaczyć, że już nie chcę być mistrzem w ósemkę. Chcę teraz inny tytuł. No Michał też przesympatyczny. To co, reklama? Tak? No dobra. Na transmisję zaprasza Darko. Widzimy powtórkę rozbicia. Czy coś wpadło? Tak zarzucił ramionami Piotrek Ostrowski w dogryście do aprobaty. Będzie Kacper przestolony, ale zadanie przed nim z gatunku tych bardzo trudnych. No może, w zasadzie jeżeli chce pozostać przy stole, musi nas uraczyć bardzo efektownym zagraniem. Dużo wstecznej rotacji. Ładnie to wygląda, no ale co dalej? Najprawdopodobniej jakaś kombinacja. Po co? No dwójka jest... dwójka jest możliwa do zagrania, tak? Wydawało się jakby tam przysłaniała albo piątka, nie, albo trójka. Jednak dobra ta pozycja była ładnie wypracowana, dobre, całkiem miękkie to cofnięcie.
Jak na razie całkiem sprawnie nam przebiega ten pojedynek. Sprawnie również radzi sobie przy stole Kasper. No to właśnie, to jest może nie zaskakujące, ale no, ewidentnie lepiej wszedł w ten mecz. To on ma inicjatywę, on jest tutaj w gazie. Tak z ciekawości. Aha, no to już nie jest. Już nie jest w gazie. No szkoda dla niego, no bo to był taki. Ale właśnie dziwnie szybko gra Kasper, on nigdy tak szybko nie grał. Nie wiem, z czego to się bierze. No w każdym razie dostanie szansę Piotr Ostrowski. I pan doktor, miejmy nadzieję, po profesorsku szansę wykorzysta. No bo już powiedzmy limit błędów tej partii, jeżeli chodzi o widowisko dobre i godne uwagi, został wyczerpany. Dodam tylko, że to pierwszy oficjalny pojedynek obu dżentelmenów, także dopiero dziś zacznie się pisać historia ich rywalizacji. Teraz, dobrze, zupełnie zadowalająco, chyba możemy tak to określić, z takim naturalnym kątem, żeby nawet po dwóch bandach z górą wyjść, ale z dołem zagrywa Ostrowski. Chociaż dziś wręczymy medale. No może nie wręczymy medale fizycznie, bo one poczekają na piątek, dzisiaj środa, tak jest, na piątek, na no, uwaga. Ceremonię dekoracji, a bezkolizyjnie jednak, jak się okazuje. Dziś poznamy mistrza Polski w 10 bil, tytułu broni Mieszko Fortuński. No Mieszko podkreśla, ale on zawsze będzie to podkreślał i to jest jego siła, że rywalizuje po to, żeby osiągać te najwyższe cele. Niemniej jednak czuje się pewnie, tak przynajmniej twierdzi i dość szczery się w tym wydaje. Gra mu się dobrze, jak zapewnia. No po prostu wczorajszy wynik, ćwierćfinał w kontekście ostatnich mistrzostw Polski, no to można powiedzieć najsłabszy wynik Mieszka od 2 lat na mistrzostwach Polski. No statystyki to potwierdzają. No ale faktycznie, oprócz znakomitej dyspozycji Skonecznego, ten kick, który się wtedy przydarzył w ćwierćfinale, sprawił, że faktycznie Mariuszowi było nieco łatwiej awansować do półfinału. To zobaczymy, na pewno Mieszko nie odpuści rankingu. No ale już dzisiaj teoretycznie może stracić fotel lidera. Dziesiątka na 2-2, no warto zajrzeć w ranking. Bo ciekawe mamy. Mieszko z jednej strony powiększył troszeczkę przewagę nad najgroźniejszymi rywalami, a więc będącymi tymi bezpośrednio za nim. No ale no dobrze, gdyby teoretycznie wygrał dzisiaj Tomek Kapłan, co jest prawdopodobne, no to panowie, nawet przy najlepszych intencjach Mieszka, który zagrałby w finale, zrównaliby się pod względem liczby punktów. No i wtedy liderem byłby Kapłan, bo miałby więcej wygranych turniejów. Miałby wtedy 2, Mieszko miałby 1. No proszę bardzo, no taka to papierowa dość przewaga, bo zwycięstwo Kapłana zabiera Mieszkowi fotel lidera. No tutaj teoretycznie jeszcze chyba do Karola Skowerskiego możemy mówić o zawodnikach, którzy mają jakiekolwiek szanse, ale w przypadku Karola no to już ciężkie zadanie. No na pewno nawet gdyby wczoraj Karol nie zatrzymał się na Piotrku Kudliku, byłoby nieco łatwiej. No ale nie można skreślać i Radka Babicy, i Mateusza Śniegockiego. Chociaż no Radek wczoraj na dobranoc zaserwował nam taki mecz, który pozostawia wiele wątpliwości co do jego dyspozycji w tym turnieju. Natomiast no, Mateusz Śniegocki. No, żeby. No, to jest Mateusz Śniegocki, nie czarujmy się, on potrafi naprawdę. Jest możliwość, że dzisiaj wygra wszystko do zera. No i tu nikt się nie będzie miał powodów, żeby dziwić specjalnie. Póki co Mateusz na lewej stronie po bezbarwnej grze. No i zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie dzisiaj, będziemy mieli ku temu okazję. Tymczasem Piotr Ostrowski zaprosi zapewne Kacpra
Stonkela do gry taktycznej. No i ładnie Ostrowski teraz. Chociaż Konkel dobrze skacze, no to tutaj dystans między białą a ósemką jest mały. Ale taki powiedzmy, no jeszcze w granicach tego, by skok rozważać. Bicie, no jak najbardziej możliwe, bo stosunkowo na wprost jest biała do żółtej. Zatem zobaczymy. Takim zagraniem byśmy się ekscytowali do ostatniego ułamka jego trwania, bo dziewiątka wprawiona w ruch. Nie, dosyć prostą kombinację zostawia na początek Piotrowi Ostrowskiemu. On musi delikatnie przeciąć tą jedynkę. No nie udaje się jednak. Ta sztuka. Trzy minuty za nami. Cztery partie już zagrali panowie. No nie jest to najgorsza średnia, jeśli chodzi o odmianę. Biorąc pod uwagę, że gramy w dziesiątkę. Teraz najprawdopodobniej górna rotacja, próba przyklejenia. Oj, zabraknie i to dużo. Diament ponad zabrakło żółtej, żeby dotoczyć się do bandy. No z takiego prostego zagrania zrobił się faul. No nie może być zadowolony Kasper Konkel z takiego obrotu spraw. No zagrałby trochę mocniej i trochę głębiej w górę białej, no to Piotrek musiałby teraz męczyć się z dobrą, bardzo dobrą odstawną, a tymczasem dostaje układ z ręki, no ale już pierwsze uderzenie pozostawia wiele, wiele do życzenia. Traci pozycję, no jest ta dwójka jak najbardziej no, do wycięcia, no ale jest to już dosyć... Nie da takiej pozycji zagrywał teraz Piotr Ostrowski. Janek, szybki quiz, bo na razie dobrze mi idzie zadawanie ci pytań, na które nie znasz odpowiedzi. Okej. Okay. Którego zwycięzcy turniejów zaliczanych do Grand Prix Polski tutaj brakuje? Z tego sezonu? Tak. Hubert Łopotko. No dobra. A z sezonu 2001-2002? Nie wiem. Adama Ewalda. No i co, można? No, panie Piotrze, czas chyba mocnej kawy się napić. To tak nie do końca wygląda, jak wyglądać powinno. Ale dobrze, no chwilowy zapewne przestój. Chociaż tak przyznam, że wydaje się, a raczej można poczynić obserwację, jakoby Piotrowi służyły pewne okoliczności gry. Taki dość uroczy, trzeba rzec, też talizman Piotr ma ze sobą. Na wczoraj tenże pozwolił dojść do ćwierćfinału niejako, a przed rokiem, kiedy się pojawił, wówczas Piotrek zdobył medal w dziesiątkę. No i tego talizmanu w osobie bardzo uroczej, zdaje się, partnerki pana Piotra, przy stole nie widziałem telewizyjnym. Zatem może stąd ta dekoncentracja. Janek, może ty widziałeś? Nie. Aha. Czyli możemy założyć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że jeszcze takie nadprzyrodzone szczęście śpi. W każdym razie Kacper no tak nie podjął ryzyka, nie szukał na siłę tej pozycji. Wymagające uderzenia sobie pozostawia. Zdecydowanie, zwłaszcza że tutaj prawdopodobnie uzyska pozycję parkując białą na dziewiątce do ósemki, a zatem to nie będzie taka hiperoptymalna. No poza tym ciężko jednak o lepszą. No taki niewygodny, niewdzięczny bardzo kącik ma. Tak, trzeba uważać, żeby nie schować się za dziewiątkę. No najlepiej
by było z górną rotacją parkować na żółtej bili. Chociaż z drugiej strony ten kącik jest dosyć łagodny, nie wiem czy nie pójdzie rykoszetem biała w górę, a no, jednak nawet jednak bezpośrednio. Jednak bezpośrednio, no ale nie jest to raczej... No nie, no nie może się taki efekt, taki efekt, z którego byłby zadowolony Kasper. No kolejne wymagające zagranie pozostawia sobie, cięcie tej ósemki. Trzeba uważać na białą bilę, żeby tutaj do którejś z środkowych ósej nie wpakować. No i teraz pytanie, czy wbije, czy po jednej bań... O, o proszę. Czyżby dubla zapowiedział? No, to mnie zaskoczył, bo to jest jak najbardziej do wycięcia bila, no jestem tego pewien. No on jest pewien tego, że wbiją po bandzie i w sumie ten kącik tak sprzyja takiemu rozważaniu, tylko że... No tylko, że nie trafił. I dwie proste bile, no dziwna decyzja, bardzo no, niezrozumiała dla mnie przynajmniej, może to inaczej wygląda ten kąt w kamerze, no ale na pewno miał go na tyle dużo, żeby wycinać ósemkę. W zasadzie wystarczająco mało, chciałoby się powiedzieć, żeby ją wycinać. No dokładnie. No tak trochę Kacper gra, jakby nie grał o nic. Znaczy to czasem się przydaje i to nawet wydaje się dość cenna umiejętność, ale tak no faktycznie pewna nonszalancja. No Piotr Gostrowski. Nie, naprawdę, na miejscu Piotrka poprosiłbym o przerwę przy okazji swojego rozbicia i szybko wypił mocną kawę. Jeszcze odwiedził po drodze prawdopodobnie wskutek tego toaletę, no ale na pewno w przerwie by się wyrobił z tym. No nie ma, nie może nam się zazębić ta gra, chociaż początek meczu był obiecujący. Rokował, zdecydowanie rokował. No to teraz mocno zwolnili panowie. Obniżyli również oprócz tempa, obniżyli poziom gry. No czuć faktycznie taki senny klimat przy stole telewizyjnym, szczególnie jeżeli chodzi o Piotra. Kacper teraz dość przytomnie odstawia, więcej tutaj wymyślić się nie dało. No, chyba spróbuję tej bandy, Piotr Ostrowski. Zwłaszcza, że biała ucieknie mu gdzieś w okolice prawdopodobnie górnej bandy. No dokładnie, to było do przewidzenia. Zatem, no powiedzmy, że pewne ryzyko ponosi, jednak nie jest ono tak straszne, tak odstraszające, żeby faktycznie go nie podjąć. No, jednak nie zapanował do końca nad białą Ostrowski. Zostawia dziesiątkę na 3-2 Konkerowi. Ważną kwestią jest pytanie, które pozostaje otwarte, a mianowicie pytanie, czy dzisiaj Bartosz Rozwadowski z Mateuszem Stołańczykiem będą komentowali jakieś pojedynki. W każdym razie 3-2. Postaramy się ustalić, czy Stefańczyk z Rozwadowskim zechcą jeszcze kilka słów na temat pojedynków wygłosić, bo szło im to znakomicie. Żałuję, że ich nie nagrałem. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Jesteśmy z powrotem. Powtórka rozbicia. No może jeszcze nie teraz. No może innym razem. No w każdym razie odpuścimy powtórkę rozbicia. No nie, zobaczmy. Biała całkiem przyzwoicie skontrolowana, tutaj draśnięta przez siódemkę. No i znowu zaczniemy od gry taktycznej, tym samym godzi się zobaczyć, co się dzieje w innych pojedynkach. No Wojciech Szewczyk nie może wejść na wysokie obroty, bo z Przemysławem Markowskim co prawda prowadzi, ale ledwie 5-4. No przydałby się, no był wczoraj, mieliśmy taki mecz przeciwko Mateuszowi Śniegockiemu, w którym Wojciech zmiażdżył rywala. Ale nie czarujmy się, choć to Mateusz Śniegocki to tak jakby ze skóry wyjęty. Szymon Duda i Wojciech Janusz tutaj 3-1. Panowie na lewej stronie.
No, Michał Kędzior 4-1 wygrywa z Maciejem Trudnowskim. Niewykluczone, że Michał ma apetyt na to, żeby zostać czarnym koniem turnieju, chociaż cóż, trudno mu to wróżyć na podstawie wczorajszej jego postawy w meczu z Babicą. Innymi słowy, nie rzucił na kolana. Znaczy, pozostawił jakiś niedosyt, ciężko powiedzieć. Na przykład Dominika Zająca pokona, no to już się chwali. Kto tam jeszcze nam się objawił z wynikami? Anita Zorzacka, a nie Wolak, ogrywa na razie 3-1. 2-1 prowadzi Izabela Łącka z meczem z Magdaleną Tatarkiewicz. Bronikowska, Ryś 3-0. Bąk, Sidło 2-0. Zachęcam, zapraszam i wręcz domagam się, żeby Państwo obejrzeli wczorajsze podsumowanie od dnia na 8 bio. Oczywiście bez sensownych, nudnych statystyk. Po prostu, jak zwykle, przygotowując materiały podsumowujące rozmaite imprezy, staramy się pokazać troszeczkę inny punkt widzenia na to, co się dzieje. Ten najważniejszy punkt widzenia przede wszystkim zawodników. Ale mogą Państwo tam się przekonać, dlaczego Wojciech Szewczyk ma szansę zostać honorowym dębiczaninem. Mogą też Państwo sprawdzić, jaki apetyt jeszcze, jakich występów po sobie oczekuje Arek Giernalczyk. Materiał też nie pozostawia złudzeń co do przyczyn zwycięstwa Mariusza Skonecznego oraz sekretu Bartka Rozwadowskiego, który wrócił tak, jakby w ogóle nie wyjeżdżał, chciałoby się rzec. Dlatego gorąco zachęcam tvsports.pl na Facebooku, tvsports.pl na YouTubie, no i tvsports.pl przede wszystkim w wyszukiwarce, bo jeszcze 3 dni z bilardem, miejmy nadzieję, znakomitym. No, Wojtek Szewczyk, tak nie wiem, czy zauważyłeś, ale po wynikach można by, do tej pory po jego grze można by tak uznać, że lekko sparaliżowany tym, co powiedział burmistrz wczoraj. Wiesz co, nie sądzę, żeby to miało znaczenie, bo akurat Wojtek dowiedział się dopiero późnym wieczorem o tym, co burmistrz powiedział. Tymczasem Piotr Ostrowski, no może w końcu taka solidna sekwencja zagrań. Jest ostatecznie czarna wila poza placem gry, naturalny kąt na 9 i za chwilę powinniśmy mieć 10 na remis. No tak, teraz już wygląda w zgodzie z bilardowymi prawidłami, no perfekcyjnie Piotr Ostrowski teraz zagrywa. Do 3. Tak jest. Są też zdjęcia z wczorajszego dnia. Zobaczymy, co ciekawego na tych zdjęciach znaleźć można. No wszystko, takie ciekawe też ujęcia zawodników, ich smutków, dramatów, rozterek, radości, rozterek. A my zapraszamy Państwa na krótką przerwę, bo o czas poprosił zawodnik Green Clubu. Do usłyszenia. Sponsorem relacji jest Aramid, producent najwyższej jakości kul bilardowych.
Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Jesteśmy ponownie. Zobaczymy sobie powtórkę rozbicia w wykonaniu Kacpra. Ja proszę, gorąco zachęcam do odwiedzenia fanpage'a tvsports.pl na Facebooku i zobaczenia zdjęć z wczoraj. Tam cała bogata gama autoekspresji Karola Skowerskiego. W każdym razie panowie nam się przy stole zmieniają. Kasper Konkel. No powiedzmy, że to dość szlachetna poza zastanawianiem się nad sytuacją na stole, bo Kasper potrafi być bardziej ekspresyjny, co dowodzą choćby ubiegłe Mistrzostwa Polski Amatorów. Zobaczmy na układ potencjalnie prosty dla Piotrka Ostrowskiego. No teraz takie kluczowe zagranie niebieska do czerwonej. Dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o Ostrowskiego. Trochę zgubił pozycję po tym znakomitym pozycjonowaniu do trójki Piotr Ostrowski. Czy uda się ją odzyskać? Wiele na to wskazuje, ale ma kilka centymetrów więcej, byłoby bardziej przekonujące. No. Jest ósemka w kieszeni, dziesiątka się przemieściła, ale większego znaczenia to nie ma. I dziesiątka na 4 do 3, więc wróci prawdopodobnie. No wiele na to wskazuje. Tak w zasadzie powinno być, biorąc pod uwagę sytuację na stole, że wróci Piotr Ostrowski na prowadzenie. Prowadził w ogóle w tym pojedynku? No tak. W czasie może zobaczmy, co się dzieje w pozostałych pojedynkach. Wojciech Szewczyk, Przemysław Markowski tutaj 6-5 dla zawodnika z Warszawy. Szymon Duda, Wojciech Janosz 4-2, no utrzymuje Szymon dwupunktowe prowadzenie. A Michał Kędzior 6-1, bardzo wyraźnie jak na razie lepszy od Macieja Trudnowskiego. Anita Sokacka już 4-2, za mną Wolak. Izabela Łącka z Magdaleną Tatarkiewicz 3-1, Agnieszka Bronikowska 4-0 za Agatą Ryś, Ewa Bąk 3-0 za Agatą Sidło. Jeszcze raz zobaczymy sobie to rozbicie, do czego
taki wyraz twarzy zaprezentował Piotrek. No widzę, że został przy stole, więc coś musiało wpaść. No czwórka. Ostatkiem się czwórka. Trójka też. A, dwójka. Dwójka jest problematyczna, bo zdaje się, że do jedynki może mieć dostęp. No i ma też taki kącik, który wręcz nakazuje mu myśleć o tym, żeby niebieską kulę uwalniać już teraz. No proszę bardzo, przedziwna ta decyzja. Zupełnie nie wyobrażam sobie, co chciał Piotrek Ostrowski osiągnąć tym zagraniem. Czy decyzja chyba dobra, wykonanie słabe. No, biała podążyła w stronę dziesiątki, więc lewą górną rotację zagrywał. No, przekręcił trochę białą, no ale wydaje mi się, że chciał parkować właśnie na dziesiątce, tylko że dużo mocniej. Wydaje się, że chyba zagrywając bezpośrednio uzyskałby lepszy efekt bezpośrednio, czyli po prostu takim dynamicznym zagraniem łatwiej byłoby mu trafić i dodatkowo jeszcze mniejsze utrudnienie. No zobaczymy, co tutaj może Kacper zrobić, bo niewykluczone, że dziesiątka trochę odcina dostęp. Mógł wbijać, zaryzykował, poniesie karę. No tak, teraz już do wyraźnie otwartego układu podejdzie Piotrek Ostrowski. No i powoli zaczyna kontrolować to spotkanie. Już za chwilę dwupunktowe prowadzenie, jeżeli udałoby się skończyć ten nietrudny układ. O, przypominam, do 7 gramy w odmianę 10 bil, więc to już... Potężna zaliczka. No, może nie jeszcze taka potężna, bo takiego słowa bym nie użył, ale wyraźna. No Piotrek Ostrowski potrafił nam tutaj sprawiać niespodzianki. Miejmy nadzieję, że tym razem na taką się nie zdobędzie. Niespodziankę w charakterze, w kontekście, w zasadzie pomyłki. Siódemka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka. Czy mogło być to prostsze? Wydaje się, że nie. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi z tym obejściem. A Piotr Ostrowski radzi sobie wcale zadowalająco, trzeba powiedzieć. Łagodny kącik wyrzucający w górę stołu. On na pewno sprawi, raczej ułatwi pozycjonowanie na bilę niebieską. Tak jest i perfekcyjnie Ostrowski do niebieskiej. Zatem 5 do 3. Zobaczymy, teraz rozbijać będzie Kacper Konkel. Tak jakiś, trudno określać stan emocjonalny Kacpra siłą rzeczy, ale wydaje się nie do końca zaangażowany w pojedynek. A raczej nie zaangażowany na tyle, by... No by stawić czoła Piotrowi Ostrowskiemu. Kilka entuzjastycznych i skutecznych zagrań na początku. No ale kilka też takich niefrasobliwości, chciałoby się powiedzieć. Poza tym... Halo. Kacper Konkel, no tak, potakuje głową, tak, to ja, można by szukać takiego komizmu w tym wszystkim, no, zamknięty dość ten układ, teraz dobra kombinacja, przeciska się dwójka,
No ale nie, nie. Daleko jesteśmy od optymalnych dla Piotra Ostrowskiego rozwiązań. Na pewno jest dwójka do zagrania, teoretycznie jest też do wbicia, tyle tylko, że strasznie, strasznie trudne byłoby to wbicie. Tymczasem melduje, melduje na bandę. Na bandę, a zatem różowa nie powinna w ocenie Piotra Ostrowskiego przeszkodzić temu działaniu. No zobaczymy. Kapitalnie Piotr Ostrowski. No musimy zobaczyć to koniecznie jeszcze raz. Z dużą łatwością, z dużą swobodą, energiczne, dynamiczne zagranie, obliczone na wyłącznie jeden efekt. Na ten efekt piorunujący, powalający, a przede wszystkim szalenie pragmatyczny. Szukał jeszcze pozycji do trójki, nieomal ją znalazł, kilku centymetrów zabrakło, żebyśmy byli spokojni. A jedynka już poza placem gry, to... Jedynka już dawno, trójka, natomiast faktycznie trójka. Przed chwilą wpadła. Dokładnie. No i teraz ważne zagranie, dobry kącik ma Ostrowski na różowej kuli, zaczyna się podobać gra pana Piotra. No teraz to już wygląda naprawdę, naprawdę klarownie. No jak nic tutaj się nie stanie dziwnego, to powinniśmy mieć trzypunktowe prowadzenie już Piotra Ostrowskiego. I perspektywę przerwy śniadaniowej. No czy nie za mocno trochę? Zobaczymy, niewykluczone, że będzie chciał wbijać brązową ześlizgując białą po zielonej. No tak na pewno łatwiej by było skontrolować białą bilę. Ale po nie tym zagraniu, tak, dokładnie. No, czy nie za daleko? No, no, nie, jest idealnie. Naprawdę podoba mi się strasznie gra Piotra Ostrowskiego. Ta gra, którą oglądamy od jakichś dwóch minut. Skuteczna i naprawdę nie wolna od zagrań kreatywnych. No jednak nie było aż tak idealnie, bo przecież musi wracać z białą w dół z tą, no nie można było zagrywać na stopa, żeby kierować czarną tutaj koło dziewiątki. No i jeszcze wymagające zagranie na koniec sobie zostawia. No tą czarną trzeba tylko wbić. Tak, dziewiątka w zasadzie czeka na dowolne. No znakomicie. Kolejne bardzo pewne zagranie. Minimalnie tam pomylił się Piotrek, ale nie na tyle dużo, żeby nie wpadła czarna. Tymczasem Anita Sochacka pokonała niewola 5 do 2. Izabela Łącka 4 do 1 prowadzi z Magdą Tatarkiewicz, ale tu i tak będzie po 4. Dziesiątka tymczasem na 6 do 3 dla Piotra Ostrowskiego. No po profesorsku w tej partii pan doktor Piotr. Przerwa czy może o wynikach? O wynikach. Bronikowska Ryś 4 do 2, Bąk Sidło 3 do 1. A u panów dość ciekawie. Proszę bardzo, Przemysław Markowski, Wojtka Szewczyka odsyła na lewą stronę. No panie Wojtku, oddala się perspektywa honorowego obywatelstwa Dębicy. Szymon Duda 4 do 3 z Wojtkiem Janoszem, a Markowski no, taką sensację sprawia. Michał Kędzior, czy sensację to może nie, ale też dobry wynik notuje, bo zaraz odeślę do pokoju hotelowego Macieja Trudnowskiego, prowadzi 6 do 1. No ciekawe, ciekawe rozstrzygnięcia. Piotr Ostrowski, być może po raz ostatni w tym pojedynku. Jest dziewiątka, ale chyba biała też będzie w kieszeni. No, pozderzało się tam naprawdę, no urocza ta kolizja białej z kulami. Została jednak na stole. No ciekawie, ciekawie potoczyły się losy białej w tej sytuacji. Nie dość, że została, to jeszcze mają chyba do zagrania, nawet do środkowej łzy Piotr Ostrowski, za chwilę zobaczymy. No wygląda tak, jakby zmierzał się właśnie do środka. No w ten środek jakoś tak ciężko mi uwierzyć, ale to Piotrek tam widzi najlepiej sytuację. No ciężko tu ocenić z tej kamery, nie. Jednak do rogu, jeśli w ogóle jest to próba wbicia. No jeśli do rogu, no to trzeba by było tu dać dużo, dużo postępowej rotacji. No super. Super, super. No z tego co miał, no to więcej zrobić naprawdę nie dało. Wciąż wymagające strzały przed nim, no a w szczególności ten pierwszy z nich. Tak miękko trzeba dosyć zagrać, wyciągnąć wsteczną rotacją białą bilę, żeby wrócić do trójki.
Tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Piotr Ostrowski, no i najprawdopodobniej już nie pozwoli przeciwnikowi powrócić do stołu w tym spotkaniu. Natomiast udało mi się ustalić, że Wojciech Szewczyk pożegnał się z turniejem. A to ci nowina. No dość nieoczekiwany obrót sprawy. No tutaj... Rok temu pamiętam Mateusz Śniegocki sprawcą kilku takich przyjemnych, negatywnych dla siebie niespodzianek. Jedna skończyła się w półfinale Mistrzostw Polski dopiero. No tak, było tak, tylko że no, ja jestem... W zeszłym roku? W zeszłym roku. O Mateuszu Śniegockim mówiliśmy. No i mówię, że jedna z negatywnych niespodzianek, której Mateusz był współautorem, skończyła się dopiero w półfinale. Naprawdę? No 10. Przypomnij sobie szybko medalistów i nie mówię tutaj o Piotrze Ostrowskim, nie mówię o mistrzu 10 Mieszku Fortuńskim. Kto tam jeszcze miał medal, no? I cię zagniałem znowu. W każdym razie skupmy się na Piotrku Ostrowskim. Wniosek jednak na... O, proszę bardzo, odważnie, no troszeczkę szczęśliwie. Wniosek jednak na podsumowanie rozważenia a propos niespodzianek sprawianych przez gwiazdy jest taki, że no, Mateusz w zeszłym roku otworzył kilka furtek do życiowych występów, być może nawet czasami ponad stan. A Wojtek Szewczyk, czy do życiowych występów, tego nie wiem. Ale na pewno dzięki Wojtka postawie ktoś będzie nieco milej te święta wspominał przy choince. No jak na razie Arek Giernalczyk, tak? No Arek Giernalczyk. I Przemysław Markowski, no tutaj moglibyśmy mówić o tych właśnie niespodziankach. Nie wiem, czy jeszcze jakiś... Jakąś ciekawą... No wczoraj przecież też z kimś musiał Wojtek przegrać na lewej stronie. Przedwczoraj. 8-0 chyba porażka z Wojtkiem Soczyńskim, to też ciekawy wynik. Była chyba taka historia. Mogła być. W każdym razie Piotrek Ostrowski kończy pojedynek. 10 na mecz dla Piotra. No tak, i skoro już mówiliśmy o Mateuszu Śniegockim, no to zapraszamy na jego właśnie pojedynek i Dawida Jędrzejczaka na 10:20. No to co, widzimy się, słyszymy się za 20 minut, tak proszę Państwa? No zapraszamy. Dobra.